Cześć, dzisiaj do przesadzenia mam te trzy mamilarki. Widzicie, tutaj jedna aż wychodzi z tej doniczki, poza tym doniczka kruszy się, więc czas najwyższy, by ją przesadzić. I ta mamila jest to w sumie pierwszy mój kaktus, który kupiłam na spotkaniu tutaj od oddziału lokalnego brytyjskiego Stowarzyszenia Miłości Kaktusów i Sukulentów. Przez tą pandemię oczywiście te wszystkie spotkania zostały zawieszone. Mam nadzieję, że jak już otworzą wszystko, to zostaną one wznowione, bo to jest bardzo fajna sprawa spotkać się z innymi hobbystami, porozmawiać o swojej pasji, zainteresowaniach. Można też kupić kilka ciekawych okazów i myślę, że to samo jest w Polsce. Przy okazji tak pomyślałam, że to byłaby dobra sposobność, byście trochę poznali mnie, byście dowiedzieli się o mojej przygodzie z tymi niezwykłymi roślinami. Więc jeśli chodzi o sam kanał na YouTubie, to założyłam go w zeszłym roku i już cieszę się bardzo, że jest 300 subskrybentów. Więc dziękuję Wam wszystkim, tym, którzy dopiero co dołączyli bądź są ze mną od prawie samego początku. Nigdy nie przypuszczałam, że aż będzie tyle obserwujących. Zawsze mnie cieszą wszelkie komentarze, polubienia. Także więc zapraszam do stawiania łapek w górę. Nowe filmiki są publikowane zazwyczaj w środę i w niedzielę w dwóch językach, po polsku i po angielsku, chyba że jest to po prostu pokaz zdjęć i nie ma tam komentarza, więc jest tylko jedna wersja. Jeśli chodzi o sukulenty, to moim pierwszym było drzewko szczęścia. Chyba tego grubosza to każdy, czy lubi sukulenty, czy nie, to chyba każdy ma w swojej kolekcji albo miał. Moi rodzice też go mieli. Natomiast jeżeli chodzi o kaktusa, to chyba była jedna z właśnie z mamilarii, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć, która dokładnie, bo to już jakiś czas temu było. A tak same to hobby, zainteresowanie tak naprawdę rozwinęło się mniej więcej 3 lata temu, kiedy to zaczęłam więcej kupować, nabywać tych kaktusów, czy wymieniać się też. I początkowo najpierw stały na parapetach. Później jak się przeprowadziliśmy, to było dodatkowe pomieszczenie, czyli konserwatorium. Dużo miejsca tam było, więc trzeba było je jakoś zapełnić, więc znowu się powiększyła kolekcja. No niestety trzeba było później zlikwidować to konserwatorium, stąd też pomysł właśnie na foliaka i muszę powiedzieć, że to była dobra inwestycja. Pomaga to w zimie, kiedy trzeba albo powinno się zapewnić nieco chłodniejsze pomieszczenie, by zapewnić spoczynek zimowy roślinom. I w tym roku no, o wiele więcej pąków, kwiatów, co zresztą możecie zobaczyć na wcześniej publikowanych filmikach. No i na pewno sprzyjała to piękna pogoda w zeszłym roku, aby w tym roku się poprawiła, bo na razie no, nie jest rewelacyjna. A czemu w ogóle lubię te rośliny? No, ze względu na przepiękne ciernie. Niektóre z nich nie mają cierni, ale przepiękne mają kształty, kolory, korpusu. W ogóle ich różnorodność, jest tyle gatunków, odmian, hybryd, że głowa boli. Przepiękne mają kwiaty, urzekające kolorem, również kształtem płatków. I co dziwne jest w sumie, że osoby, które nie interesują się kaktusami, w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że one kwitną. Nieraz coś słyszałam, o, to kaktus może kwitnąć. Tak i jak
zachwycająco nawet. Są ogólnie rzecz mówiąc łatwe w uprawie, znaczy może nawet dla osób zapominalskich, tak jak ja, mam tendencję raz raczej do przesuszania niż do podlewania za dużo. Więc są takie bardzo odporne, zresztą spójrzcie na tego kaktusa, jak się zaadoptował do wcześniejszej doniczki kwadratowej, taki nawet ma kwadratowy kształt, bym powiedziała. No, są naprawdę ciekawe, więc polecam. I jest to taki dla mnie przynajmniej relaks, właśnie takie przesadzanie. Poza tym to jest dobre ćwiczenie umysłowe, bo poznaje się nowe rzeczy. Ja na przykład lubię, kupując nową roślinę, to dociekam, wyszukuję wszelkie informacje na niej, więc to dobre ćwiczenie na mózg. Podwoje można rozmnożyć nie tylko z nasion, ale także przez odnóżki. Na przykład ta pierwsza mamelaria gracilis, dwie główki mały odpadły, więc zadziałem po prostu do ziemi i wkrótce się ukorzenił. Ponadto dzięki temu zainteresowaniu hobby można poznać dużo nowych osób, czy właśnie na takich spotkaniach miłośników kaktusów, sukulentów, czy na przykład w rodzaju wystawach, a także na platformach społecznościowych, tutaj przez YouTube czy na Facebooku. Są różnego rodzaju grupy poświęcone właśnie tym roślinom, również przez Instagrama. Moja kolekcja obecnie liczy pomiędzy 250 a 300 okazów tych roślin. Mam kota rudego, którego czasami widać na filmikach. Na szczęście nie interesuje się zbytnio moimi roślinami. U góry podłączę filmik o tym, czy sukulenty są szkodliwe dla zwierząt domowych. Jeśli chodzi o mojego męża, to no, wspomaga mnie jak może w tym hobby, czyli kupuje mi na przykład karty podarunkowe do sklepów z roślinami, chociaż uważa z drugiej strony, że już za dużo ich jest w domu, bo przejęły jadalnie. Tam tak jest właśnie mój pokój też z roślinami u góry. Na piętrze też mamy w wolnym pokoju, jak i w pokoju, w którym oboje pracujemy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie mi łapkę w górę. I czekam na Wasze komentarze, jakie były Wasze pierwsze kaktusy czy sukulenty, jak rozwinęła się Wasza przygoda, czy zaczęła. Pozdrawiam, cześć, pa!